Hej, ja jestem Sarchi, zapraszam Was do oglądania kolejnego odcinka naszej serii Zagrajmy w Until Dawn Remake. Kontynuujemy rozdział 5 i po tym jak Mike stracił palce wkładając rękę w pułapkę, musimy ruszać dalej, niezależnie od właśnie odczuwanego bólu. Trafiliśmy już do kostnicy, do której mieliśmy się przecież udać. Tu jeszcze coś mamy. To miejsce robi się coraz ciekawsze. I coraz bardziej przerażające przy okazji. Ludzka głowa zakonserwowana w formaldehydzie. Napisaliście mi w ogóle w komentarzach, że można ominąć tę pułapkę. Ja szczerze mówiąc nawet o tym nie pomyślałem. Zakładałem, że trzeba to zrobić, że nawet coś dostaniemy za to. Jakieś, nie wiem, rzeczy potrzebne do przejścia dalej, ale no widocznie nie pamiętałem tego wystarczająco dobrze też. Więc trochę powtórzyłem po prostu to, co zrobiłem przy pierwszym podejściu. Siłą rzeczy. No nikt nie powiedział, że będzie kolorowo w tej grze. Jak gdyby nigdy nic, przeszukujemy sobie teraz kostnicę. Na początek identyfikator, etykieta identyfikacyjna, Nicholas Bowen, 24 lutego 1952 roku, zaatakowany przez jednego z pacjentów, śmiertelne rany, szarpane gardła. Nazwisko już nam znane z poprzednich notatek, prawda? Dobrze chyba kojarzę. Identyfikator używany w kostnicy, widnieje na nim nazwisko Nicholas Bowen. Więc odkrywając te kolejne informacje tutaj, zaczyna do nas dochodzić, czemu próbowano ukryć wszelkie szczegóły na temat tego, co tutaj się dzieje, albo działo. Mamy znowu coś do przeczytania. Akt zgonu. Nazwisko zmarłej, Sarah Smith, 24 lutego 1952 roku. Niniejszym poświadczam, że zajmowałem się zmarłą począwszy od 8 marca 1951 do 24 lutego 1952 i widziałem ją żywą po raz ostatni właśnie 24 lutego. Przyczyny śmierci: ciężkie rany, szarpane brzucha, obrażenia wewnętrzne w obszarze jamy brzusznej, utrata krwi w wyniku obrażeń. Do jej śmierci doszło w wyniku działania przyczyn zewnętrznych, przemoc. Proszę wypełnić także poniższe pole. Wypadek, samobójstwo, zabójstwo. I zabójstwo wypełnione, okej. Okay. Pochodzenie obrażeń, rany zadane ostrym przedmiotem, prawdopodobnie paznokciami. Ewentualne dodatkowe uwagi proszę umieścić w przewidzianym na to polu. Na odwrocie podpisano dr Bowen, 25 lutego. Mamy dodatkowe uwagi. Ciało zostało znalezione dopiero 6-8 godzin po śmierci. Fragmenty jelit i nerek zostały najprawdopodobniej spożyte przez napastnika. No musicie przyznać, że robi się coraz bardziej makabrycznie. Zobaczmy, co tutaj przeczytamy. Wystawiony w pośpiechu akt zgonu z datą 24 lutego 1952. Według zawartych w nim informacji ciało zostało częściowo zjedzone. No i mamy jeszcze jedną komorę. O, ja jebie! Halo. To mało powiedziane obrzydliwość. Tyle dobrego, że mamy kartę. Okej, sprawdźmy to. Kartę, która powinna nam pomóc przedostać się dalej. Mamy tutaj nawet informację, że potrzebna jest przepustka, żeby się przedostać. No i karta rzeczywiście działa. A
Tak, być może pamiętacie, mieliśmy też przejście w poprzednim odcinku zablokowane w podobny sposób. Więc teraz dobrze będzie się tam wybrać. Oczywiście zwiedzając okolice jak najdokładniej przy okazji. Gdzie my w ogóle teraz jesteśmy? Chyba wyjdziemy z innej strony, prawda? O Jezu Chryste! Gość niczego nie słyszał? Okej. No ale przyznam, że naprawdę przestraszyłem się, jak ten wilk wyskoczył tak nagle. No proszę, psycho lubił sobie gniazdko. No ale teraz naszym celem będzie się tam oczywiście dostać. Bo to jest ta część tego budynku, do której do tej pory nie mogliśmy przejść. A teraz jak mamy kartę, powinna zadziałać. O, ta, znowu tutaj. I właśnie tutaj chcieliśmy się dostać. Kapliczka przed nami. Mamy miejsce na kartę. Otwarte. No to lecimy. Okej. Okej. Spokojnie, mały. Spokojnie. Spokojnie. Dobra, psina. No na ten moment akurat byłem przygotowany. Ogarniam. O ile nie pamiętałem o tamtym wilku na schodach, to o tym już pamiętałem. No i tutaj oczywiście zdecydowanie warto było się wycofać. Mike nie kopnął wilka. Jeden z tych momentów, kiedy brak reakcji jest najlepszym rozwiązaniem po prostu. No i teraz mamy scenę z totemu. Dobry piesek, tak jest. Spokojnie. No, dobry piesek, tak. Hej mały, podoba się? Tak? Każdy potrzebuje trochę miłości, co? To chyba totem pomyślności albo totem pomocy pokazywał, jak Mike głaszcze tego wilka. Hej mały, podoba się? Tak? Każdy potrzebuje trochę miłości, co? Więc cóż, znaleźliśmy sobie nowego przyjaciela, można powiedzieć. No, co my tu mamy? No jest ubranie, ale nie tylko. Mamy rewolwer przed sobą. No bez jaj. Idealnie. Mam cię. Na pewno lepiej mieć niż nie mieć, prawda? Maczeta do walki wręcz, rewolwer do walki na dystans. Myślę, że jest okej. Dobra, bo jest tutaj trochę obiektów do sprawdzenia. A przynajmniej dwa, albo i trzy, jak do tej pory widzę.
Dobra, podejdźmy jeszcze z tej strony. Tutaj też mi się wyświetlało. Kolejne miejsce interakcji. Czyli jest palaczem. No i to już powinno wam coś powiedzieć. Mamy cygaro. A więc łączy się z tym niedopałkiem i to nie jednym wcześniej znalezionym. Etykieta jest taka sama jak na pudełku cygar znalezionym w sanatorium. Tutaj ten niedopałek, ale także ten z bonusowego, można powiedzieć, kawałka epizodu. Też etykieta jest ta sama. Kiedy to graliśmy matem i towarzyszyła nam Emily. Drewniana cygarnica. Zostało w niej ostatnie cygaro, ma charakterystyczne oznakowanie marki. No i jeszcze efekt motyla. Mike zdobył przyjaciela. No, jakbyśmy kopnęli tego wilka, to raczej nie skończyłoby się to dobrze. Swoją drogą nie wiem, jakby się to skończyło, bo nigdy nawet nie próbowałem takiego scenariusza. Oho. Mamy tablicę. Jebane świry. Mapa poglądowa. To też musimy rzucić okiem na to. Mapa góry, na której zaznaczono miejsca widzeń i ostatnich zaginięć wraz z datami. Wygląda na robotę kogoś z zaburzeniami obsesyjnymi. I patrzcie, mamy tutaj zdjęcia, artykuły z gazet, między innymi artykuł o informacji, że lokalny mieszkaniec został znaleziony martwy i gość dopisał kłamcy. I na zdjęciu mamy mężczyznę, którego widzimy też na tym filmiku z totemów. Jeśli nie pamiętacie, o co chodzi, no to zdobywając totemy możemy sobie odpalać filmik wydarzenia z przeszłości. Na razie jeszcze mocno pocięty, ale sprawdźmy, co nowego się pojawiło. To. Pokonać. Jakiś czas później na górę zawitali poszukiwacze, otworzyli kopalnię i rozpoczęli wydobycie, ale pewnego razu uczyniło z nich morderców, kanibali, jedzące ludzkie mięso. Danych polowania były poza moim zasięgiem. Mniej więcej rok temu strzegłem, żeby mi jakoś pomóc. No, powiem szczerze, ja może nie będę tego jakoś szczególnie komentował, ale ten filmik już może sporo naprowadzać na różne fakty. Pojawiła się też oczywiście mowa, wzmianka właściwie o kopalni. Czyli to, co tak naprawdę teraz odkrywamy od poprzedniego odcinka. A to oczywiście tylko fragment. Ej, bo tu jest przejście dalsze do wyjścia, więc najpierw jeszcze zerknijmy tutaj. Mamy skrzynię. A, kości? Może dzięki temu wilki się nażrą i odpuszczą. No tak. Poczęstujemy przynajmniej tego wilczka, przyjaźnie nastawionego, bo drugi chyba się z nami nie zaprzyjaźni. A też ciekawe, czy to ma znaczenie. A jakbym go nie nakarmił, później by mnie zaatakował? Tak jest. Dobra. Spokojnie, mały. Spokojnie. Co by nie mówić, ja znam tak naprawdę tylko taki jeden z wielu scenariuszy tej gry. Ten scenariusz, który ukończyłem 9 lat temu w wersji z 2015 roku, ale biorąc pod uwagę, ile tu jest różnych możliwości i kolejne decyzje, które podejmujemy, to też się pewne sprawy mogą potoczyć inaczej. No, trochę hałasu narobiliśmy, chociaż tamten mężczyzna już sobie poszedł.
Gorzej, że mamy też drugiego wilczka cały czas gdzieś w okolicy. Niby go zamknęliśmy, ale to z drugiej strony. Okej, zanim zejdziemy na dół, to jeszcze rozejrzyjmy się po tym piętrze. O, nareszcie nam Mike troszkę przyspieszył, ale tylko przez chwilkę. A jednak coś mamy, bo już miałem mówić, że nic ciekawego w tym miejscu. Rok 1952 na odwrocie napisane. Proszę. Cudem ocaleni. Uwieńczona powodzeniem akcja ratowania 12 górników uwięzionych w kopalni po katastrofie z 5 stycznia 1952 roku. Nie możemy tego teraz obrócić. No ale tutaj widać rzeczywiście też tę datę, a przynajmniej rok. Bardziej konkretną datę mamy jednak z przodu. Ramka z fotografią wykonaną w 1952 roku. Widać na niej górników uratowanych z zawalonej kopalni. Według podpisu ratowano wszystkich 12 górników. Tak, według podpisu, a tymczasem było 30 kart zegarowych z kopalni. Świadczących, że było 30 górników w rzeczywistości. Aktualizacja: na zdjęciu widocznych było tylko 12 ocalałych. Tam jeszcze coś było? Czekajcie. Jeszcze coś innego się chyba zaktualizowało w międzyczasie. Tutaj nie sprawdziłem. No nie, no jest już to zbadane przecież dokładnie. Sprawdzałem to. Okej. Teraz jest w porządku. No i chcąc, nie chcąc będziemy musieli zejść po schodach, prawda? Oby wreszcie do wyjścia. Szczerze mówiąc, już teraz nie pamiętam, co tutaj jeszcze się dalej miało zadziać. Czy to faktycznie... A nie, może niekoniecznie się zbliżamy do wyjścia. Jak tak teraz patrzę, schodzimy jeszcze do jakichś piwnic. Faktycznie coś takiego chyba było. Proszę. Znowu beczka. No jasne, zamknięte. Okej. O kurde, no tak. O świetnie, to nie był dobry pomysł, Mike. Dopiero teraz mi się ta scena przypomniała faktycznie. I proszę, proszę. Matt i Emily, ktoś nas obserwuje i nie tylko obserwuje, ale steruje nami wręcz. Ej! Zamknięte! Kto to zamknął? Cholera, naprawdę mocno pojebane rzeczy się tu dziś dzieją. Nie mogę uwierzyć, że Josh nie żyje. A ja bardziej w to, jak umarł. Chodzi mi raczej o to, że mogli się pomylić. Co? Może trzeba było iść do tej szopy i zobaczyć, czy to prawda. Nie wiem, kurwa, są rzeczy, których po zobaczeniu nie da się już nigdy więcej odwiedzieć. Tak, chyba tak. Ale trzeba sprawdzić, żeby być pewnym. Ja tam im wierzę na słowo. Też prawda, że nasi bohaterowie od razu ruszyli dalej, ale też trudno się im dziwić, bo byli w totalnym szoku po tym, co się wydarzyło. Zresztą, kto by chciał wracać do takiego miejsca pełnego totalnej masakry. Myślałem, że tutaj jakiś totem leży na tej ławeczce, ale nie. Troszkę tak to wyglądało. Ale tutaj. Tu mamy coś, proszę bardzo. Czerwony tym razem. Z której strony mamy szczelinę? Gdzieś tutaj. Jezu! No już!
O kurczę. Też przypomnieliście mi swoją drogą, bo zdobyliśmy teraz totem śmierci, prawda? A nie, groźba. Jest! Tak jest. Ale przypomnieliście mi, że totemy śmierci oznaczają śmierć postaci, którą aktualnie sterujemy. Dlatego tutaj właśnie po tym, kto zebrał na przykład ten totem, no to wiemy, czyją śmierć może to pokazywać. A totem straty oznacza potencjalną śmierć kogoś innego z tych bohaterów. A nie tej osoby, którą aktualnie sterujemy, na którą obejmujemy kontrolę. Dobra, Emily, wybacz, że tak się błąkam, ale wolałem się upewnić. Jeszcze zerknijmy z tej strony. Chociaż wygląda na to, że tutaj jest oczywiście przejście zawalone. W każdym razie wróciliśmy na miejsce z początku, jak dobrze rozumiem. Tutaj, gdzie wcześniej była też Jessica z Mike'iem i obrzucali się śnieżkami. Było tak, kurczę, uroczo wtedy. Ta! Siekiera! Od razu jakoś lepiej się czuję. Uroczo i spokojnie było. No ale właśnie, siekiera. I teraz siekiera wbita w drzwi stacji kolejki linowej. Z całą pewnością wcześniej jej tam nie było. Teraz możemy sobie skojarzyć, co jest zaktualizowane, że ten wieszak na siekierę był pusty. Matt i Emily znaleźli siekierę na stacji kolejki linowej. Więc zobaczyliśmy, co stało się z tą siekierą, gdzie się ostatecznie znalazła. O, znowu! Matt, zamknięte! Weź, rozwal te drzwi, dobra? Hej, moment, jak zaczniemy robić w drzwi, to ten przyjemniaczek nas usłyszy. A masz jakiś lepszy pomysł? Nie wiem. A może... Patrz! Co? Okno! Świetnie, Matt. Szkoda tylko, że zmieści się tam co najwyżej moja pomadka. Nie, chodź! Nie wciśniesz się tam, wielkoludzie. Emily mogłaby tam wejść, ale mimo wszystko wolałbym jej nie narażać. Okej, okay, w porządku. No tak, wezmę zamach i jak nie... A, po prostu to zrób! Nie ociągaj się, stary. No dawaj, dawaj. Hałas nie jest chyba aż taki duży. Jakieś szaleństwo! Byliśmy tu ledwie kilka godzin temu! To się musiało stać niedawno! Co tu się kurwa ma dzieje? To musiał być ten gość. Ten, który złapał Chrisa i Ash i Josha. Musi wiedzieć, że to jedyna droga ucieczki. Nie mów tak. Zobacz, oczywiście ktoś musiał przesunąć wagonik. Ale nie jest aż tak daleko, nie? To skoczysz? Jestem dobry, Em. Ale nie aż tak. Mimo wszystko dzięki. Matt, skoro nie dasz rady przeskoczyć, to co my teraz zrobimy? Nie mam pojęcia. Boże, wszystko tutaj jest totalnie powalone. Mam wrażenie, że dobrze wiedzieli, co robią. Wszędzie napis daj, zgincie albo zgiń. Ewidentnie ktoś tutaj chciał nas mocno jeszcze dodatkowo nastraszyć. Ktoś tu urządził naprawdę niezły Saigon. Straszny bajzel. Ta stacja już wcześniej to był szrot, ale teraz? W porównaniu do tego, co teraz, to kurczę, wcześniej było naprawdę spokojnie. Totalny porządek. Musi być coś. Jakiś sposób, nie wiem. Zamieniam się w słuch. Spójrz na te graty. Musi tu być coś użytecznego, prawda? Na przykład tu. Jak ładnie Matt jeszcze zawiesił. Mamy wieżę. Jest sanatorium, patrzcie. No i kolejka linowa. Hej, patrz! Wieża przeciwpożarowa.
te Magellan może by tak uruchomić kolejkę i stąd pryskać, zamiast gapić się na mapę, he? Chciałem najpierw jednak zacząć od mapy. Jakie mi ludzkie. Co tam słowa? Widzę, że pozostawiono, kurczę, ten tekst Emily. I w sumie zastanawiające, jak to brzmiało w angielskiej wersji. No, spróbujmy. O ile w ogóle mogę cokolwiek tutaj spróbować. Super. Nie ma kluczyków, nie ma wagonika. Czyli nic nie wskuramy. A co z tą wieżą przeciwpożarową? Tą z mapy? No, jest to jakieś wyjście. Może i sam radio, telefon albo coś. W sumie powinno być, nie? Pewnie tak. Matt, musimy dostać się do tego radia! To teraz jednak uznałaś, że oglądanie mapy okazało się użyteczne, co? Możemy spróbować wezwać pomoc przez radio. Ktoś na pewno będzie w stanie to odebrać. O, proszę, ktoś tu zaczyna powoli łapać zasady. Co? Jakie zasady? Zasada pierwsza, Emily ma zawsze rację. Zasada druga, nic innego się nie liczy, bo to Emily ma rację. Aha. Matt w ogóle powiedział to w taki sposób, jakby to był jego własny pomysł. Matt chciał udać się do wieży zgodnie z planem Emily. No właśnie, to jednak ona pierwsza powiedziała o tym. O! Czekaj! Może ci pomogę? Co tam robisz, ślicznotka? Wydostaje nas stąd, panie pustyłbie! Tylko uważaj na siebie, okej? Proszę, co się nawinęło? Idziesz ze mną, koleżko. Zaczekaj na Matta. No i rewelacja. Złaź na dół, możemy spokojnie przejść tędy do wieży. W porządku? Tak. Dzięki. Wiesz co, może ty idź pierwszy, żeby mnie chronić? Okej. Okej, pomału. Okej. Dobra. O mój Boże. Prawie. Prawie. Chyba zaraz zemdleję. Nie patrz w dół. Wow. Okej. Okej. Ja cię kręcę! Dobrze, że już po wszystkim. Święte słowa. Ale nie zazdroszczę naprawdę przechodzenia, kiedy idziemy nad taką przepaścią. Nawet jak się, kurczę, nie ma szczególnego lęku wysokości, to może taka perspektywa naprawdę przerazić i może sprawić, że aż nam się zawróci w głowie. A wtedy tylko o krok od upadku. A swoją drogą to ciekawi mnie, czy to był też moment, kiedy Emily mogła w tej grze zginąć. Jeśli byśmy na czas nie wcisnęli odpowiedniego przycisku. No i w tych gratach coś jednak też mamy. Tylko, że Matt jakoś nie ma za bardzo ochoty przejść. Dopiero teraz się udało. Dobra, znowu żółty totem, czyli ten pomocy, tak? Okej. Mike przesuwający szafkę. Czy to rzeczywiście totem pomocy? Tak, i to ostatni. Czyli widzicie. Ten rodzaj totemów jako pierwszy. Wymaksowany, że tak powiem. Dobra, nie każmy Emily dłużej czekać. I wchodzimy na górę. A co jeśli nie zadziała? Co? No radio! Zadziała. Ale jeśli nie zadziała, to co zrobimy? Może... możemy po prostu zejść sami. Zejść skąd? Z tej góry.
Żartujesz sobie? Co za problem? Przecież nie unosi się w powietrzu. Równie dobrze by mogła, przecież jest ciemno. Spoko, Boże, nie będziemy musieli. Myślisz, że ten psychopata nam odpuści i po prostu sobie pójdzie? Zaraz. A może powinniśmy znaleźć jakieś bezpieczne miejsce? Trochę przeczekać. Na pewno łatwiej będzie coś zadziałać jutro rano. Może i tak, byle nie w schronisku, on się właśnie tego spodziewa. Tylko czy tutaj gdziekolwiek mamy jakieś bezpieczne miejsce? To jest dobre pytanie, które należałoby sobie zadać. Jest inne wyjście. Sanatorium, które widzieliśmy na mapie. Skarbie, ono jest pewnie od dawna opuszczone. Nie zbudowaliby czegoś takiego na szczycie góry bez jakichś innych, awaryjnych sposobów komunikowania się ze światem. Tak, może i masz rację, ale jakoś nie mam ochoty się w to miejsce zapuszczać. Potraktujmy to jako ostateczność. Czyli po prostu dojdźmy do wniosku, że nie ma co się martwić na zapas, a w sytuacji, kiedy wszystko inne zawiedzie, wtedy będziemy myśleli nad innymi rozwiązaniami. No i cóż, w tym momencie sanatorium nie jest tak aż bardzo do końca opuszczone. Mike by coś na ten temat wiedział. Ha? I to jest moment, w którym odzyskujemy telefon należący do Beth. Jak zwrócicie uwagę na sam początek, to tam rzeczywiście wypada jej telefon w trakcie ucieczki. To było jeszcze w prologu. Beth nigdy nie rozstawała się ze swoim telefonem. Musiała tędy przechodzić tamtej feralnej nocy. Więc patrzcie, jak się to wszystko ze sobą łączy, że teraz tutaj trafiliśmy jako Matt i Emily. Wow, to telefon Beth! Myślałem, że policja przetrząsnęła całą okolicę. Wygląda na to, że go przegapili. No ja bym jeszcze sprawdził tutaj dalej. A, to totalnie tutaj nie przejdziemy nawet. Ale to jak one przebiegły w końcu? Może i rzeczywiście najpierw zjechały z takiej góry, z takiego wzniesienia większego i dopiero się tutaj przedostały. W każdym razie biegły tutaj w tę stronę, no i tam jest już ta przepaść przed nami, gdzie niestety spadły. No i to było właśnie takie wydarzenie fabularne, którego nie dało się uniknąć, bo było to początkiem tak naprawdę wątku fabularnego w tej grze. Bądź teraz podwójnie ostrożna, Elle. Tak jest, Matt. Jeśli mam coś do powiedzenia, wolałabym nie kończyć tego uroczego wieczoru z padnięciem w przepaść. Niebezpieczeństwo, Cliff. Połamana tabliczka. No dobra, tylko czy coś więcej tutaj znajdziemy jeszcze? Bo to możemy zbadać oczywiście. Chyba, że ja to mogę podnieść? Cokolwiek zrobić? Nie, no nie za bardzo. Szukajmy dalej. Ma, co to? Jezu, kurwa! Kurde. I mamy scenę z kolejnego totemu. Ale na razie nie doczekamy się kontynuacji. Jasny gwint. Halo? To wy? Co wy tam robicie? Straszycie? Okej. Okay.
No i czy to wam czegoś nie przypomina? Po raz kolejny siła tych totemów, które zwiastują, co się może wydarzyć. Widzieliśmy sam uciekającą w ręczniku. Można by z jednej strony powiedzieć, że to twórcy nam spoilerują wydarzenia, ale z drugiej nie wiemy tak naprawdę, co konkretnie się wydarzy, a wzbudza to jeszcze większą ciekawość. No nie. Moje ciuchy, serio? Ten, kto to zrobił, może już zapomnieć o prezencie na gwiazdkę. Słaby numer ludziska. Totalnie. Jedną skarpetkę pozostawił. No my przynajmniej wiemy, kto to zrobił. Ale to nie są dobre wieści. Chris? Drasam. Josh? Co u diabła? Balonik. I patrzcie, są te świeczki. Było widać, jak ten mężczyzna w masce zapala te świeczki w pewnym momencie. Na nowo te drzwi są zamknięte, co ciekawe. Ale znowu będę miał ten dylemat, czy warto się tutaj rozejrzeć, no bo to jest oczywiście znany totem, który już podnosiliśmy. Więc nie ma sensu robić tego ponownie. Tym bardziej, że to już trzecia taka okazja, żeby ten totem odnaleźć. Totalna cisza i jeszcze więcej świeczek. Głupi zegar. Nikogo nie słychać. Chris? Mike? Emily? Trochę już jednak przesadzacie, okej? Okay? Najpierw było śmiesznie, haha! Drzemy łacha z tego, że sam nosi tylko ręcznik. Ale teraz... mam już tego naprawdę dość, dobra? Pośmialiście się już? Kolejne baloniki prowadzące nas w jedną stronę. Mogę już dostać ciuchy z powrotem, czy mam poginać w ręczniku przez cały weekend? Czyli w ręczniku. Ależ to było ujęcie przed chwilką, jak widzieliśmy jednocześnie na dole tego mężczyznę, jak schodzi. No nie no, tutaj mamy znane zdjęcia i jest teraz dylemat, czy ja powinienem się tutaj rozglądać. Może w kuchni? Gotujecie jakiś numer? Cieszę się, że masz poczucie humoru w takiej sytuacji, sam. Jesteście tu? Może nowa wiadomość? Brak nowych wiadomości. Nie ma tak łatwo. No cóż, tutaj zdecydowanie nikogo nie ma, prawda? Ale no mówię, chociaż na wszelki wypadek rzućmy okiem. Żeby później nie żałować. Co do... A, ten telewizor się odpalił i w końcu mogę to nadrobić. Aha, nic się nie dzieje, dobra. Bo ten telewizor omijałem w poprzednich rozdziałach. Okej. Pisaliście mi o tym. Przynajmniej teraz mamy odpowiedź, co to było. Jeszcze raz. Dobra, nic więcej. Więc przynajmniej rozwiewam wątpliwości, że nie była to żadna wskazówka, żadna notatka. No notatka to wiadomo, nie? Ale nic szczególnie istotnego. Dobrze, że jeszcze byliśmy w stanie sobie to sprawdzić. No i co my tu mamy? A, tego nie było wcześniej, prawda? Zakład przetwórstwa mięsnego Lawiande, Jack Mahoney, wyposażenie ubojni, dział sprzedaży i numer telefonu. Jedna pilarka tarczowa, 5 zapasowych ostrzy do pilarki, 15 stycznia, czwartek, między 12 a 17, pewnie do odbioru. Aha.
Rzućmy okiem, oczywiście na temat nieznajomego. Zamówienie na piły i ostrza złożone w firmie zaopatrującej ubojnie. Takich rzeczy raczej nie zamawia się do schroniska oddalonego od reszty świata. A to była jedyna luka tutaj. Dobra, czyli to wszystko na tym piętrze. Nie pozostaje nic innego, jak ruszać na dół za tym mężczyzną w masce. Ale ten motyw, kiedy widzieliśmy, jak sam schodzi i kamera się... Jeśli chcieliście mnie wystraszyć, to brawo! Udało się! I kamera się oddaliła, to było naprawdę świetne. I przerażające na swój sposób. Jak nas, kurczę, prowadzi. Ustawiając te kolejne świeczki. I patrzcie, to jest scena z totemu. Gdzie ich wcięło? Trochę dziwne. Hej! Ludziska, dajcie spokój! Kończymy już z tym! Ja naprawdę bardzo nie przepadam za taką ciszą! Witaj, Samantha. Szukasz mnie? Rozglądanie się niewiele ci pomoże, Samantha. No kurde, no! Zobaczysz tylko to, co chcę, żebyś zobaczyła. A mam ci sporo do pokazania. Co się dzieje? Otwórz oczy. O Boże! Jest całkiem ładna, nieprawdaż? Co wy tam robicie? Piękna ptaszyna w szkole. Czemu to? Ciekawe, czy ma jakieś pojęcie o tym, co ją czeka. Myślisz, że to ostatnie szczęśliwe chwile w życiu tego stworzenia? Czemu mi to pokazujesz? A czemu oglądasz? Josh! Co powiesz na to? Chryste, coś ty zrobił! Dam ci 10 sekund. 9. 8. Nie! 7. Błagam, nie! No to mamy starcie. Zrobiło się poważnie, zdecydowanie. Spadamy. Lepiej się nie zatrzymuj sam, uciekaj, no. Jazda. Jak najmocniej się oddalić od niego. Jakie żarty, nie ma klamki? Zwolnić go. Jest klamka. Może by tak szybciej uciekać, co? Nie w tę stronę, szybciej. Patrzcie, mamy miejsce z totemu. Kolejna sugestia, co zrobić. Widzieliśmy, jak sam się tu ukrywa.
To zdecydowanie nie poszło zgodnie z planem, prawda? Tak pieczołowicie uszyta intryga, a jednak w kluczowym momencie dajesz ciała przez własne słabości. Mówiłem ci, że wszystko ma swoje konsekwencje. Myślisz, że ta pomyłka się na tobie nie zemści? Wszystko, co robisz i co mówisz, zawsze prowadzi do zmian. Tak. Tyle ciężkiej pracy poszło na badanie źródeł twoich lęków. A ty to zwyczajnie zaprzepaszczasz. Aha. Twój paniczny strach odosobnieniem. Obracasz się przeciw tym, na których cierpieniu tak desperacko ci zależało. Czy było warto? I tutaj kończy się ten naprawdę długi rozdział 5. Dużo się działo, zwłaszcza teraz pod koniec, kiedy jako Sam uciekaliśmy, no zwłaszcza przy pierwszym podejściu, to są ogromne emocje. Teraz oczywiście dla mnie to już było troszkę mniej emocjonujące, bo znałem te wydarzenia, ale mam nadzieję, że dla tych z was, którzy oglądają tę grę po raz pierwszy, no to było tych emocji całkiem sporo w trakcie oglądania. Zerknijmy sobie jeszcze na odblokowane efekty motyla. Tutaj jest aktualizowany. Chris dalej ufa Sam, no ale to już było przecież. Więc nie wiem. A nie, bo to się zaktualizowało. Nie zastrzelić wiewiórki. Sam udało się ukryć dzięki temu, że nie była ranna? To ma jakieś powiązanie z tym, że nie zastrzeliłem wiewiórki? Ciekawe. Sam podjęła właściwe decyzje podczas ucieczki. O kurde. Interesujące, że tak wydawałoby się nieznaczący wybór z tym niezastrzeleniem wiewiórki. Ma wpływ na to, co tutaj się dzieje. Dobra, kończę w takim razie w tym momencie ten odcinek, a w następnym zabierzemy się za rozdział 6. Póki co to tyle. Cześć.